Cześć, tu Ostrzy z Kości i ekipka. Wojtuś tam w lustrze, widać Tomka i oni są w pokoju obok, w takim wąskim tunelu. Co? Jesteśmy już po SN, zatrzymaliśmy się w Hanowerze, żeśmy sobie pozwiedzali prawie że nic. No i teraz otworzymy sobie znowu już kilka pudełek. Tak, centrum miasta, byliśmy wreszcie na Kepsie, a nie same jakieś tam dziwne rzeczy. No i mamy tu dla was kilka znowu tytułów, jakie udało nam się zdobyć. I pierwszy to będzie taki 12 rzeków. Chiński tytulik, bardzo oryginalny, gdzie ustawiamy sobie taką właśnie planszę pod kątem. Piękne 12 rzek, które tam tworzą coś. Pan nam tłumaczył, bo to jest według tam ichniej mitologii jakiejś. W każdym razie układamy taką właśnie planszę. Będziemy mieli tutaj takie bardzo ładne, jak się... Dostanę. O, takie ładne perełki. Będziemy mieć takie blokery, które będziemy ustawiać tutaj na tej rzece, w mieście. Będziemy zdobywać nowe postacie. Będziemy mieli takie fajne alpaki, które będą nam przechowywać te perełki. No i w dużym uproszczeniu te perełki będą spadać. Po drodze będziemy je tam sobie na tych naszych blokadach wyłapywać, a z nich znowuż będziemy robić sobie punkciory poprzez zdobywanie różnych, wypełnianie różnych zadań i tak dalej, i tak dalej. No, mega, mega oryginalny tytuł. Tak, coś takiego. O, naprawdę, no wygląda rewelacyjnie. Dobra, chłopaki, już się tu nie starajcie, bo trzask antenowy jest bardzo drogi tutaj w Niemczech, więc jedziemy już z kolejnym tytułem. W każdym razie, naprawdę, jeśli chodzi o oryginalne tytuły, no to taka, wam powiem, czołówka. Dalej już tu Tomek mi wykłada Kaktus. Taka imprezówka, gierka, która była na KES-ie, która tam miała 1500 figurek. Dziki zachód, jakieś tam szczelaniny, jakieś tam zgadywanie jakichś tam kart, czegoś, ja tam za dużo wam nie powiem. W każdym razie wygląda fajnie. Bierzemy, będziemy ogrywać, kosteczki są, inne figurki są, karty są, jakieś tam dodatkowe postacie są, wszystko jest elegancko. Tu, kurczę, świetna rzecz od Mategota, drobna, jak jest ten, mechanika tego wjazdu? Trick taking, karcianka. Bardzo, kurczę, no nie mogę się dokopać, jakiś ten. O, bardzo ładne karty, ciekawe ilustracje, jakieś takie smoko coś. Bardzo fajnie wygląda, karty w ogóle pozłacane. No i taka naprawdę cwana, mała karcianka od 2 do 4 osób. Albo gramy w 2 osoby, albo gramy na 2 drużyny, przy czym możemy zagrywać swoje karty z naszej linii, albo możemy poprosić, bo te karty mieszamy, więc nasz przeciwnik też będzie miał nasze karty, możemy poprosić, żeby to przeciwnik za nas zagrał kartę. I tu jest ten taki trik ukryty. No, bardzo ciekawy tytuł. Trzeba zagrać, żeby zrozumieć ten flow rozgrywki, ten cały motyw, ale coś naprawdę takiego, powiedziałbym, innego, naprawdę fajna rzecz. Co dalej? Dedalos. Dedalosa dzisiaj żeśmy sobie otwarli w samochodzie, zrobiliśmy gdzieś tam już takiego małego unboxinga, więc tak na szybko. Gierka, w której to budujemy z kafelków labirynt Minotaura. Mamy 6 ziomeczków, bo do 6 osób jest gra. No i będziemy próbowali nimi uciec właśnie z tego labiryntu, który na bieżąco będziemy sobie budować, zmieniać i tak dalej. Co jakiś czas gdzieś tam pojawi się ten minotaur, będzie się on poruszał. Jeśli kogoś zje, no to ten ktoś wraca z powrotem na środek, minotaur znika, no i znowu będzie starał się uciec. Jak już ktoś będzie blisko tam swojej ucieczki, a trafi nam się kafelek, który może zawalić wejście, to możemy komuś zawalić wejście. Nagle musi uciekać na drugi kraniec planszy. No fajna kombinatoryka, mała, przyjemnie wyglądająca i chodząca gierka, także na duży plusik. Tu proszę, Starship Captains. No gierka, która jest gdzieś tam wchod, gdzieś tam na samej, przy samej górze, jeśli chodzi o tytuły SN. Gierka, w której to bawimy się w takiego Star Treka.
ma tu naprawdę mnóstwo, ale to mnóstwo komponentów. Mamy swoich załogantów, mamy mapę tego tam kosmosu, gdzieś tam jak się dokopiemy, o to patrzcie, mamy takie fajne planszetki, które są zrobione na wzór, jak miał Enterprise'u właśnie ze Star Trek'a. Kurczę, no gra wygląda super. Nie wierzę, że nie pojawi się w Polsce, pewnie Rebel, a przynajmniej mamy taką nadzieję, się za to weźmie. No bo gierka naprawdę prezentuje się rewelacyjnie. Także, tak, no figureczki właśnie też mówiłem, że każdy będzie miał swoich załogantów, będzie nimi śmigał tutaj po statku, odpowiednio ich rozstawiał. No. Mam nadzieję na pełnym wypasie tytulik. Dobra, co tam jeszcze, panowie? No Tomek już pokazuje kolejny hiciorek, czyli My Shelfie od Kranio, które, no można powiedzieć, że właściwie w Polsce bydzie. No i taka prosta gierka, niedawno pokazywaliśmy fantastyczną, tak, gospodę? Dobrze mówię, fantastyczną? Baśniową gospodę od Foxów. No tu też na podobnej mechanice, czyli tak jak mieliśmy Connect 4 gierkę, wrzucamy sobie od góry. No i taki abstrakcik, nie? Mamy karty, mamy zadania, no i będziemy sobie po prostu układać swoją półkę, powiedzmy, w gabinecie. Także prosta, przyjemna, no i fajnie wyglądająca już pod koniec gierka, kiedy mamy całą tą naszą półkę, cały ten nasz regał ułożony. Dobra, co to jeszcze możemy wam pokazać? Co to jeszcze? Bad Company. Co prawda, wiecie, nie jest to tytuł tegoroczny, tak naprawdę Bad Company był... To był tytuł zeszłoroczny, nie? No, w zeszłym roku pokazywali. No, ale po bardzo dobrych słowach, jakie słyszeliśmy na temat tej gry, no postanowiliśmy się w nią wyposażyć. Gra, w której to przygotowujemy naszą ekipę gangsterów, którzy to będą robić skoki. Będziemy mieli planszetkę, gdzie będziemy poruszać się po różnych takich podejrzanych miejscówkach, gdzie będziemy mogli rekrutować sobie nowych załogantów do naszej drużyny, nowych ziomeczków. Będziemy mieli mapę, po której będziemy się poruszać tutaj naszymi takimi samochodzikami. Oprócz tego, że my tu będziemy jeździć, to będzie też jeździć policja, więc będziemy starali się jej uciekać. Będziemy mieli takie oczywiście karty, zadań, co tam musimy mieć, żeby dostać punkciki. Co ciekawe, będziemy mieli naszą ekipę, która będzie się składała z dwóch części. A tu akurat się dokupam do tych samych. W każdym razie będziemy układać obok siebie, wtedy będzie nam się tworzyła nazwa tej ekipy. No i będziemy rzucać kośmi. Te kości, w zależności kto rzuca, pierwszy gracz dzieli na dwie części i używa zdolności dwóch członków swojej ekipy. Pozostali gracze korzystają tylko z jednej kości, to przechodzi. Tam oczywiście poruszamy się po mapie, zdobywamy różne bonusy, zdobywamy różne rzeczy. Tak, jestem Osti? Proszę. No, radar mówi, że nawet tu jest na wyżej. No w każdym razie wygląda na bardzo przyjemną gierkę, a tak jak mówiłem, słyszeliśmy o niej dużo dobrego, także postanowiliśmy sobie ją też przywieźć. Czy coś jeszcze, co tu Tomek mi pokazuje? O, z Shelfie, proszę, fotelik z Shelfie. I chyba tyle. No patrzcie to, siedzimy w Niemczech, telewizja, a tam co? A tam szybka wrzutka, to jest normalnie u nich na kanale. No, duma mnie rozpiera, że nawet Niemcy nas oglądają, także naprawdę, naprawdę super. I co? Wszystko? Wszystko. Wszystko. Gdzieś tam pewnie za niedługo na YouTubach pokażemy wam to, co faktycznie żeśmy przywieźli, bo no, jest tego... Skromnie mówiąc, niemało, właściwie cały bagażyk, także będzie grubo. To co? Teraz zamknąłeś okno, tak, na koniec filmiku, żeby nie było hałasu. Do widzenia. Cześć. Do widzenia. Cześć.